Pod punkcie a chcemy rozwiązać trójkąt prostokątny, czyli najpierw co to znaczy? To oznacza, że musimy podać długości wszystkich boków tego trójkąta oraz miary kątów wewnętrznych w tym trójkącie. Czyli na początek zacznijmy od boków. No jeżeli spojrzycie sobie na treść zadania, to my tutaj pewne rzeczy wiemy na temat tego trójkąta. Otóż wiemy, że przeciwprostokątna ma długość 12 cm a przeciwprostokątna to zawsze będzie bok naprzeciwko kąta prostego. Czyli jeżeli tu mamy kąt prosty, to oznacza, że nasza przeciwprostokątna znajduje się w tym miejscu. Następnie wiemy, że jedna z przyprostokątnych, ponieważ te dwa boki, czyli te boki, które są naokoło kąta prostego, to są tak zwane przyprostokątne. No i my wiemy, że jedna z przyprostokątnych wynosi 10. Jak wyznaczyć zatem długość trzeciego boku w tym trójkącie? Otóż najwygodniej będzie wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa wygląda, zobaczcie, w ten sposób, czyli mamy A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat i co jest ważne, C to będzie długość zawsze przeciwprostokątnej, czyli tego boku, który jest naprzeciwko kąta prostego, czyli nasze c wynosi 12. No to podstawmy. Pod a podstawimy 10, czyli mamy 10 do potęgi drugiej. Dodać b, czyli to będzie x. Mamy x kwadrat równa się c do kwadratu, czyli 12 do potęgi drugiej. 10 do kwadratu to oczywiście 100, plus x kwadrat równa się 144, bo to będzie 12 do potęgi drugiej. Zatem x kwadrat to będzie 144 odjąć 100. Zatem x kwadrat wynosi 44. No i żeby wyznaczyć x, wyłączymy sobie pierwiastek z 44, czyli mamy pierwiastek z 44, ale uwaga, także. Minus pierwiastek z 44. Ponieważ my się tutaj zastanawiamy, co podniesione do kwadratu da nam 44. No i ponieważ tu mamy po lewej stronie potęgę o wykładniku parzystym, po prawej mamy liczbę dodatnią, to będą dwa rozwiązania. Lepiej to widać w takim przykładzie, jak mamy x kwadrat równa się 9 to co do kwadratu da nam 9 no minus trójka oraz trójka, czyli są. Dwa rozwiązania. Tak samo tutaj. Mamy pierwiastek drugiego stopnia z 44, no i także musimy tutaj uwzględnić rozwiązanie ujemne. Natomiast, ponieważ my wiemy, że nasz x to długość boku w trójkącie, no to wiadomo, że długość boku nie może być ujemna, czyli to oznacza, że naszym rozwiązaniem będzie x równa się pierwiastek z 44. No i możemy to sobie dalej rozpisać, czyli 44, to będzie 4 razy 11. Następnie pierwiastek z 4 to 2, a 11 zostaje nam pod pierwiastkiem, czyli to oznacza, że tutaj mamy dwa pierwiastki z 11. No i zauważcie, że znamy już wszystkie boki w naszym trójkącie prostokątnym. No i mamy już tutaj wyznaczone długości boków w naszym trójkącie prostokątnym, czyli pozostały jeszcze kąty. No to ja oznaczę sobie na przykład ten kąt jako alfa i chcę wyznaczyć, miarę sobie, chcę wyznaczyć miarę tego kąta. Czyli muszę wybrać dwa boki, których długości znam. No to powiedzmy, że ja sobie wybiorę ten bok, czyli o długości 10, a następnie bok o długości 12. No, i teraz spójrzcie tutaj na rysunek. W jaki sposób możemy sobie te boki określić? Oczywiście, bok, który jest naprzeciwko kąta prostego, to będzie nasza przeciwprostokątna, czyli to oznaczamy literką C. Czyli wiemy, że C wynosi 12. Natomiast ten bok, zauważcie, że mamy przy kącie alfa, przy kącie prostym oczywiście i naprzeciwko naszego kąta alfa. Czyli jak tu mamy kąt alfa, to Tutaj będzie to nasza dziesiątka. Czyli jeżeli tu mamy kąt alfa, to znaczy, że nasza dziesiątka to będzie długość tego boku. Czyli 10 to będzie a. Zatem jaka funkcja wykorzystuje literki a oraz c? Patrzymy, to musi być sinus alfa. Czyli zapiszemy, że sinus alfa to będzie a przez c, czyli w naszym przypadku 10 podzielić przez 12. Zatem sinus alfa możemy to sobie skrócić na pewno przez 2, czyli mamy 5 oraz 6, to będzie 5 szóstych. No i teraz bierzemy do ręki kalkulator i możemy podzielić. No to zapiszmy sobie, że mamy tak, 5 podzielić przez 6, czyli to będzie 0,83 w okresie. No to sinus kąta alfa to będzie około 0,83. No, i teraz w tablicach maturalnych mamy miary kątów. Czyli zobaczcie, mamy tak sinus alfa, czyli jeżeli tutaj sobie spojrzycie, no to tu też mamy sinus alfa i kąt alfa znajduje się albo tutaj, albo tutaj. I patrzymy, gdzie będziemy mieli w sinusie 0,83. No to lecimy. Tu mamy sinusa, no to mamy małe te wartości. Lecimy, 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 lecimy. Tutaj zobaczcie, mamy 83,083,87, czyli to oznacza, że nasz kąt alfa ma miarę 50 stopni. Czyli możemy sobie zapisać, że tu mamy 57 stopni. No i pozostał nam jeszcze jeden kąt, ale mam nadzieję, że wiecie, że. W każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi zawsze 180. Czyli jeżeli ten kąt nazwiemy beta, to możemy zapisać, że beta plus 90 stopni plus 57 stopni musi nam dać 180 stopni. Czyli beta, tutaj mamy dwa wyrazy podobne: 90 plus 57 to 147 stopni. Równa się 180 stopni, zatem beta to będzie 180 stopni odjąć 147 stopni, zatem kąt beta będzie miał miarę 33 stopnie. No i możemy to sobie podpisać. Czyli jeżeli chodzi o kąty wewnętrzne, to mamy tak 90, 33 i 57 stopni.